Sława Cup 2016, z nami Marcin Masowski, organizator. Marcinie, powiedz, ile zawodników w turnieju? 67. Jest to najliczniejszy turniej jak do tej pory, z których organizowaliśmy, a było ich już sporo. Coraz większa popularność badmintona w Sławie. Powiedz nam, ile będzie dzisiaj rozgrywek? Około 190 pojedynków, także no, będziemy toczyć bój cały dzień praktycznie, no, do 22 prawdopodobnie, także no, będzie się działo. Kobiety, mężczyźni, plus 40, single, mixty. Powiedz nam tylko jeszcze, do której mniej więcej te rozgrywki będą trwały? Dokładnie tak jak mówisz, około 22 myślę, że tak planujemy zakończyć, może wcześniej. Zobaczymy jeszcze jak będzie się toczyło, tak? Bo jedne mecze są dłuższe, drugie krótsze, także... Czekamy w takim razie na wyniki, a proszę Państwa, zapraszamy do tego, żeby odwiedzić salę, zapraszamy do tego, żeby kibicować sportom rakietowym. Marcin Masowski zajmuje się nie tylko badmintonem, ale czym jeszcze? I tenisem ziemnym, także zapraszam latem na tenisa ziemnego, i starszych, i młodszych, także... Czekamy na wyniki, Marcinie, dziękujemy, że chcecie się organizować, że masz siły do tego, żeby to organizować, jak najwięcej takich turniejów. No, będę się starał, tak, zapraszam i dziękuję za to.